Witam Państwa serdecznie, ja się jeszcze raz przedstawię. Moje nazwisko Katarzyna Buczek, jestem pracownikiem RIF Mazowsze. Postaram się. Przedstawię Państwu ogólne zasady naboru, jakie obowiązują Państwa oraz ocenę formalną wniosków. Proszę Państwa, powiedzmy sobie najpierw na początku, jaki jest cel działania 8.1. Otóż głównym celem działania 8.1 jest stymulowanie rozwoju rynku e-usług świadczonych w formie elektronicznej poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach przedmiotowego działania dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną, tak zwanych e-usług, przy czym również polegać mogą na wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tychże usług. Rozporządzenie właściwe dla danego działania zawiera szczegółowe informacje, czym jest e-usługa oraz które usługi nie zaliczają się w świetle dokumentacji programowej do e-usług. Taką czystą definicją zawartą w rozporządzeniu jest e-usługa, którą mają Państwo przed sobą, czyli e-usługa jest to e-usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych na indywidualne żądanie usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. Przy czym uczulam Państwa, że samo zacytowanie takiej definicji we wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z tym, że usługa będąca przedmiotem projektu istotnie spełnia wszystkie te aspekty. We wniosku dofinansowanie jest osobny punkt, w którym mają Państwo za zadanie opisać cały schemat działania i na podstawie tego schematu komisja konkursowa ocenia, czy rzeczywiście usługa będąca przedmiotem projektu wpisuje się w tą definicję. Rozporządzenie zawiera również wyszczególnione usługi, które nie wpisują się w tą definicję. Ja nie będę ich wszystkich przytaczać, jednakże chciałabym Państwu zwrócić uwagę na kilka najważniejszych. Przede wszystkim e-usługą nie są usługi telefoniczne z elementami wideo. Jest to bardzo częsty błąd we wnioskach o dofinansowanie. Również wszelkiego rodzaju usługi doradcze świadczone za pomocą poczty e-mail, forów różnego rodzaju, a także w ramach przedmiotowego działania nie może być mowy o sprzedaży handlu produktem cyfrowym, na przykład poprzez różnego rodzaju portale. Jest to bardzo częsty błąd, no co uczulam Państwa. Również przedmiotem projektu może być wytworzenie produktów cyfrowych. Produkt cyfrowy jest plikiem zawierającym informacje zapisane w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej. Takie cztery główne typy produktów cyfrowych to dokumenty, pieniądze, oprogramowanie oraz utwory autorskie. Proszę Państwa, dla kogo jest przeznaczone działanie 8.1? Przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców na rynku będących nowymi podmiotami, prowadzącymi działalność gospodarczą nie dłużej niż rok, oraz którzy zostali zarejestrowani nie wcześniej niż przed dniem złożenia wniosku. Ważna jest data rozpoczęcia działalności, a nie data rejestracji spółki. Szczególnie w przypadku zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą uczulam Państwa, że ważna jest data rozpoczęcia działalności. W tych zaświadczeniach jest data rejestracji oraz data rozpoczęcia. My bierzemy pod uwagę datę rozpoczęcia działalności. Jeżeli działalność będzie rozpoczęta po dniu złożenia wniosku, taki wnioskodawca nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Podobnie w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie należy prowadzić działalność gospodarczą. W dniu złożenia wniosku oraz w dniu podpisania umowy o dofinansowanie. Dodatkowo każdy wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie składa oświadczenie, które znajduje się na ostatniej stronie wniosku o dofinansowanie.
Proszę Państwa, jaka jest wysokość wsparcia i wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem? Wysokość wsparcia wynosi 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Istnieje możliwość uzyskania wyższego dofinansowania, z tym, że przeznaczone jest ono dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, posiadających nie więcej niż 27 lat w momencie złożenia wniosku, czyli przedsiębiorcy urodzeni w roku 1984 mogą uzyskać 80% dofinansowania i tylko i wyłącznie tacy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, nie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi maksymalnie 700 tysięcy złotych, natomiast minimalna wartość jest to 20 tysięcy złotych. Ale czym są tak naprawdę wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem? Szczegółowo określa je rozporządzenie właściwe dla danego działania w punktach 6-8. Są to wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane, które są bezpośrednio związane z projektem oraz przedstawione są w kwotach netto z wyjątkiem przedsiębiorców, którym nie przysługuje zgodnie z odrębnymi przepisami zwrot lub odliczenie należytego podatku. We wniosku o dofinansowanie znajduje się osobny punkt, w którym Państwo mają za zadanie uzasadnić wszystkie wydatki będące częścią składową projektu. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, jak już wspomniałam, określa dokładnie rozporządzenie i tam znajduje się 10 głównych kategorii, które są objęte, mogą zostać objęte dofinansowaniem. I tak wydatki z działu zakup usług informatycznych, technicznych i doradczych. Są to wydatki związane z powstaniem, z wdrożeniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi, na przykład tworzenie modułów, czy też hosting serwera. Wydatki związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy. Również wsparciem objęte mogą zostać wydatki związane z zakupem analiz przygotowawczych, usług translacyjnych, innych usług eksperckich, na przykład przetłumaczenie treści portalu na język obcy. Pokrycie kosztów ogólnych. Na koszty ogólne składają się wydatki związane z kosztem usług transportowych, z usług telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, księgowych, zakup materiałów biurowych, a także koszty najmu. Wydatki te nie mogą stanowić więcej niż 20% całkowitych kosztów wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach budżetu. Koszty promocji, zarówno przeprowadzanej w sposób tradycyjny, jak i przeprowadzanej za pomocą narzędzi internetowych. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, zakup nowych środków trwałych, na przykład komputery, drukarki, zakup szkoleń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu i dotyczących przedmiotu projektu, maksymalnie do 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Również zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie, koszty prowadzenia rachunku bankowego, a także koszty leasingu. Pragnę zwrócić uwagę na to, że w całym tym katalogu, które określa rozporządzenie, nie ma mowy o tym, że kwalifikuje się do objęcia wsparciem koszt zarządzania projektem. Jest to koszt niekwalifikujący się do objęcia wsparciem w przypadku świadczenia tej usługi przez firmę zewnętrzną. Możliwe jest, podobnie jak w przypadku usług księgowych, częstym błędem jest kwalifikowanie usług księgowych, które mają w sobie element składania wniosków o płatność do kosztów kwalifikujących do objęcia wsparciem. Jeżeli chcą Państwo, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem koszty księgowe wraz z składaniem wniosków o płatność, osoba taka musi być zatrudniona na etat w firmie.
i jej koszt będzie wtedy w kategorii kosztów związanych z wynagrodzeniem. Proszę Państwa, jakie mamy zasady naboru w tej rundzie? Nabór wniosków rozpoczął się w dniu wczorajszym, trwać będzie do 3 czerwca do godziny 15, co podkreślam, w zeszłej rundzie aplikacyjnej możliwe było rejestrowanie wniosków poprzez generator wniosków do północy, w tej rundzie do godziny 15. Etapy złożenia wniosku można podzielić na wypełnienie wniosku, dofinansowanie, rejestrację oraz formalne potwierdzenie. Wnioskodawca wypełnia wniosek w generatorze wniosków, który jest dostępny na stronie PARP. Musi być to generator właściwy dla danego konkursu. Za wniosek o dofinansowanie uważa się tylko i wyłącznie wniosek wypełniony w tymże generatorze. Wszelkie inne formy elektroniczne czy też materialne złożone na platformie PUAP nie stanowią wniosku o dofinansowanie. Po sporządzeniu i zablokowaniu wniosku w generatorze zostanie uaktywniony Państwu przycisk służący do złożenia rejestracji wniosku. Wniosek jest rejestrowany i przyporządkowany do właściwej RIF. W przypadku spółek prawa handlowego ze względu na siedzibę spółki, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ze względu na adres zamieszkania, w przypadku spółek cywilnych właściwa RIF będzie określona ze względu na adres zamieszkania pierwszego ze wspólników wprowadzonego we wniosku. Podczas składania wniosku za pomocą generatora wypełniane są automatycznie rubryki data wpływu wniosku o dofinansowanie oraz numer wniosku. U dołu strony każda strona powinna mieć swój unikatowy numer. Nadawana jest również suma kontrolna. Po zarejestrowaniu wniosku w generatorze należy dokonać formalnego potwierdzenia jego złożenia w ciągu 5 dni roboczych od daty jego rejestracji. Formalnego potwierdzenia można dokonać na dwa sposoby. W przypadku przedsiębiorców posiadających elektroniczny podpis można to zrobić za pomocą platformy ePUAP. Wtedy logują się Państwo na platformie, odnajdują zakładkę dla działania 8.1. Zakładka ta zawiera specjalny formularz, należy go wypełnić, dołączyć dokument rejestrowy jako załącznik i podpisać bezpiecznym elektronicznym podpisem. Dla przedsiębiorców nieposiadających takiego podpisu jest również tradycyjny sposób potwierdzenia wniosku, tak więc papierowy wydruk należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, opatrzyć datą i wraz z załącznikiem złożyć w regionalnej instytucji finansującej lub też wysłać pocztą. Przypominam, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia o dofinansowaniu. Brać będą jedynie pod uwagę, będzie brana jedynie pod uwagę punktacja, a nie liczy się kolejność, w jakiej Państwo składają te wnioski. Ponadto przestrzegam przed składaniem więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie przez jeden podmiot, ponieważ zgodnie z zapisami dokumentacji programowej w przypadku przedsiębiorcy, który złożył więcej niż jeden wniosek w ramach tej samej rundy aplikacyjnej, takie wnioski oba zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej. W razie wszelkich pytań Państwa w trakcie naboru będzie działało informatorium PARP. Można kierować do nich pytania. Rozstrzygnięcie konkursu i poinformowanie Państwa o wynikach nastąpić ma w ciągu 180 dni od zakończenia naboru. Etapy oceny wniosków. Każdy wniosek najpierw przechodzi ocenę formalną. W przypadku, gdy spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej, przekierowany jest do oceny merytorycznej i ocena merytoryczna posiada część obligatoryjną oraz fakultatywną. Ocena formalna oraz ocena merytoryczna obligatoryjna przeprowadzona jest w systemie zero-jedynkowym, natomiast ocena fakultatywna, podczas oceny fakultatywnej przyznawane są punkty w ramach czterech różnych kryteriów. Ocena formalna przeprowadzona jest przez dwóch pracowników RIF. W przypadku, gdy wniosek podlega możliwości poprawy, taki wnioskodawca wezwany jest do usunięcia uchybień formalnych we wniosku.
możliwe jest poprawienie części A i części B wniosku. Część C wniosku jest po zablokowaniu nieedytowalna. My nie mamy możliwości odblokowania Państwu tego punktu, dlatego też w punkcie C brak jest jakichkolwiek możliwości usuwania uchybień. Możliwość istnieje usunięcia w części D uchybień formalnych, jednakże wskazane uchybienia w części D nie mogą mieć zasadniczego charakteru. Mogą być to jedynie drobne uchybienia mające charakter błędu edytorskiego, oczywistych błędów rachunkowych lub oczywistych nieścisłości co do sposobu prezentacji danych, ale nie mogą być to uchybienia posiadające zasadniczy charakter. Wniosek podlega poprawie wyłącznie w zakresie uchybień wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnień. Wszelkie inne modyfikacje wprowadzone przez wnioskodawcę we wniosku, które nie zostały uszczegółowione w piśmie wzywającym do uzupełnień, będą skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. I tak jak już wspomniałam, wszystkie wnioski spełniające kryteria oceny formalnej zostają przekierowane do oceny merytorycznej, która jest przeprowadzana przez komisję konkursową. W trakcie oceny merytorycznej komisja konkursowa może zwrócić się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie pewnych treści wniosku, jednakże nie jest to obowiązek komisji. Złożenie takiego zapytania nie może prowadzić do modyfikacji treści merytorycznych wniosku, a także nie może uzupełniać treści wniosku. Może się jedynie ograniczać do pewnego rodzaju wyjaśnienia pewnej kwestii będącej niejasną dla komisji konkursowej. Również komisja ma prawo redukcji budżetu projektu do 10% łącznych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Uznanie więcej niż 10% za koszt niekwalifikujący się do objęcia wsparciem niestety skutkuje niewykonalnością finansową projektu oraz odrzuceniem wniosku na etapie oceny merytorycznej, ale do 10% jest możliwość redukcji wydatków bez uznania wniosku za niekwalifikujący się do objęcia wsparciem. Do dofinansowania rekomendowane są projekty, które spełniają wszystkie kryteria merytoryczne, obligatoryjne oraz uzyskały co najmniej 60 punktów w ramach oceny kryteriów fakultatywnych, a także osiągnęły próg minimalnej finalnej liczby punktów. Jest to najmniejsza liczba punktów gwarantująca objęcie dofinansowaniem. Proszę Państwa, teraz przedstawię Państwu pokrótce kryteria oceny formalnej. Są one ogólnodostępne dla Państwa. Znajdują się między innymi jako załącznik numer 1 do regulaminu dla danego konkursu. Kryteria oceny formalnej sprawdzane są w stosunku do wniosku, do wnioskodawcy, projektu oraz są zdefiniowane kryteria specyficzne. Jako wymogi formalne dotyczące wniosku jest to złożenie wniosku we właściwej instytucji. Zdarza się również, że trafiają do nas wnioski, które powinny być przekazane innemu RIF-owi. Złożenie wniosku w ramach właściwego działania, poddziałania, złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, czyli dołączenie do wniosku o dofinansowanie aktualnego dokumentu rejestrowego, prawidłowo poświadczonego za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym lub też w oryginale. Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją. Jest to kryterium, które najczęściej podczas oceny formalnej jest niespełniane. Wymogi formalne odnoszące się do wnioskodawcy. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. Rozporządzenie określa, które sektory działalności nie kwalifikują się do objęcia wsparcia, np. transport czy też rybołówstwo. Wnioskodawca prowadzi działalność i ma siedzibę w przypadku osoby fizycznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o czym już wspominałam. Należy prowadzić działalność w momencie złożenia wniosku. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być działalność zawieszona. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu zbiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów. Kryteria formalne odnoszące się do projektu. Projekt realizowany na terytorium Rzeczpospolitej. Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania, czyli maksymalnie do końca 2013 roku. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi.
Na etapie oceny formalnej mamy prawo wezwać Państwa do uzupełnienia punktu odnoszącego się do właśnie do zgodności projektu z politykami horyzontalnymi. W tym punkcie Państwo mają zadanie uzasadnić, że projekt nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Również przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Kryteria formalne specyficzne. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Wnioskowany udział wsparcia nie przekracza maksymalnej intensywności wsparcia, o czym wspominałam, 70% i 80%, ale tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, mających nie więcej niż 27 lat. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz każdy projekt, który zostanie przekierowany do oceny merytorycznej, musi posiadać dodatni, skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności operacyjnej. Znajduje się on w punkcie 26b wniosku. Obliczany on jest na podstawie danych, które uzupełniają Państwo w tabeli 21 wniosku o dofinansowanie, przebieg rzeczowo-finansowy oraz numer 25 wniosku prognoza przepływów finansowych. Wskaźnik ten jest sumą sum pośrednich skumulowanych i zdyskontowanych i musi być on dodatni. Proszę Państwa, istnieją kryteria formalne, które nie podlegają możliwości poprawy na etapie oceny formalnej. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie zostanie stwierdzone takie kryterium, taki wnioskodawca nie jest wzywany do uzupełnień i taki wniosek automatycznie zostaje odrzucony na etapie oceny formalnej. I tak jest, to jest pięć głównych takich kryteriów. Zbyt wysoka intensywność wsparcia. Na przykład, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością definiuje wsparcie jako 80%. Brak jest możliwości poprawy takiego kryterium, ponieważ na przykład w opisie planowanych działań projektu Państwo wskazują montaż finansowy. W montażu finansowym jest wskazane, która część danego etapu będzie pokryta ze środków państwa własnych, a która z dofinansowania. W przypadku zmiany takiego dofinansowania, zmiany intensywności wsparcia byłaby niespójność pomiędzy częściami opisowymi wniosku, a zakładanym przez wsparciem. Ten punkt nie podlega możliwości poprawy. Prowadzenie działalności gospodarczej dłużej niż jeden rok. W chwili złożenia wniosku o dofinansowanie długość prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekraczać jednego roku. Ponadto nieprowadzenie działalności gospodarczej w chwili złożenia wniosku, to o czym wspominałam, zawieszenie działalności, na przykład w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub też w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pewnego rodzaju odroczenie działalności. Ujemny zdyskontowany zysk na działalności operacyjnej, on musi być dodatni. Brak jest możliwości poprawy tego punktu, ponieważ koniecznym by było modyfikacja treści części C wniosku, czego na etapie oceny formalnej nie możemy zrobić. Ponadto, tak jak już wspominałem, złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie. Wydawać by się mogło, że te uchybienia mają charakter oczywisty, ale w zeszłej rundzie aplikacyjnej w roku 2010 złożonych było 549 wniosków, z czego na etapie oceny formalnej zostało odrzuconych 78. Jest to dość duża liczba wniosków, zważywszy na to, że dokumentacja programowa jest Państwu ogólnie znana, dostępna. Dlatego uczulam Państwa na te główne błędy, które nie podlegają możliwości poprawy. Najczęstsze błędy formalne, o które wzywamy Państwa do uzupełnień, są to nieprawidłowo określone ramy czasowe osiągania wskaźników na poziomie rezultatu. W punkcie D wniosku, w punkcie 20, jest tabela wskaźników, wskaźników produktu i wskaźników rezultatu. Zgodnie z zapisami dokumentacji programowej wszystkie wskaźniki rezultatu muszą zostać podane w roku zakończenia projektu. Nie w momencie faktycznym, kiedy Państwo osiągają na przykład wskaźnik liczby nowych e-usług, ale w momencie zakończenia projektu. Również modyfikacje treści wniosku wykraczające poza uchybienia formalne zdarzają się dość często, więc uczulam Państwa przed jakimikolwiek innymi zmianami,
które nie są nie są wskazane przez członków oceniających w piśmie wzywających do uzupełnienia. Również częstym błędem jest niespójność nazwy wnioskodawcy z dokumentem rejestrowym. Instrukcja wypełniania wniosków obliguje zarówno nas oceniających, jak i Państwa do dokładnego wpisania nazwy wnioskodawcy we wniosku zgodnie z dokumentem rejestrowym. Również brak uszczegółowienia kodów PKD. Uczulam Państwa, w dokumencie rejestrowym musi się znajdować kod podstawowej działalności gospodarczej tudzież działalności, której dotyczy projekt, kod PKD lub EKD. Musi się znajdować, korespondować to, co Państwo napisali we wniosku oraz to, co znajduje się w dokumencie rejestrowym, ponieważ często się zdarza, że kod PKD, który dotyczy danego projektu, nie znajduje się w ogóle w dokumencie rejestrowym Państwa. Więc na to też prosiłabym zwrócić uwagę. Oraz nieprawidłowe poświadczenie dokumentu rejestrowego. Zgodnie z wytycznymi instrukcji, dokument rejestrowy musi być poprawnie poświadczony za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym. Zalecam z zapoznaniem się instrukcji, jest szczegółowy zapis, jak to powinno wyglądać. Na sam koniec, tu mają Państwo cztery główne dokumenty programowe. Rozporządzenie, instrukcje, regulamin oraz przewodnik po kryteriach. Zachęcam Państwa bardzo do tego, aby się Państwo szczegółowo zapoznali z wszystkimi tymi dokumentami. Komisja konkursowa, oceniając merytorycznie Państwa wniosek, nie bierze pod uwagę żadnych innych dokumentów, ale opiera się tylko na danych, na zaleceniach przedstawionych przez te główne dokumenty. W przewodniku po kryteriach jest wskazane, które czynniki są badane, poddawane ocenie w ramach poszczególnych kryteriów. Jak już Państwo skonstruują swój wniosek, zalecam przeczytać przewodnik pod kątem tego, co będzie później badać komisja i czy te wszystkie aspekty są ujęte w Państwa wniosku o dofinansowanie. Ponieważ zdarza się często, że trafiają do nas projekty niezwykle innowacyjne, bardzo interesujące, jednak nie są przygotowane zgodnie z dokumentacją programową. A niestety, biorąc udział w konkursie, zobowiązują się Państwo, że będą się stosować do zasad, które obowiązują w danym konkursie. Więc naprawdę zachęcam do rzetelnej, głębokiej lektury tych dokumentów. No tak jak wspomniałam, jest to konkurs, tak więc wszystkie aspekty konkursu, wybieramy najlepszy projekt i wszystkie projekty są sprawdzane pod kątem czynników, rzeczy, które są wskazane w tych czterech dokumentach programowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz koleżanka zapozna Państwa z kryteriami oceny merytorycznej obligatoryjnej. Przepraszam, jeszcze mam taką uwagę. Proszę Państwa, w dokumentach i w materiałach, które Państwo otrzymaliście, są również ankiety oceny poszczególnych modułów. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnianie ich no albo wszystkich, albo na bieżąco po każdym z modułów i potem o pozostawienie wypełnionych ankiet do naszej dyspozycji. To tylko tyle chciałam woli przypomnienia, natomiast oddaję teraz głos pani Joannie Makockiej. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Joanna Makocka, jestem pracownikiem Regionalnej Instytucji Finansującej i przedstawię Państwu prezentację, która dotyczy oceny merytorycznej obligatoryjnej w kontekście najczęściej popełnianych błędów przez wnioskodawców w zeszłej rundzie aplikacyjnej. Na ocenę obligatoryjną składa się 13 kryteriów, które każdy projekt z osobna podlega ocenie pod względem każdego kryterium. Kryterium numer 1. Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.1 POIG. Przede wszystkim, aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione, wnioskodawca musi wykazać adekwatność projektu względem wszystkich pięciu aspektów, jakie są wskazane przy tym kryterium.
I jest to przede wszystkim innowacyjność, realizacja celów strategicznych, komercyjność, zgodność tematyczna oraz zgodność z prawem. Najważniejszym aspektem tak naprawdę przy tym kryterium jest badanie innowacyjności projektu. Innowacyjność oznacza wprowadzenie do praktyki nowości lub znacząco ulepszonej zmiany, która odnosi się do produktu, procesu, marketingu bądź organizacji. I tak tutaj wyróżniamy cztery główne typy innowacyjności. Przede wszystkim po kolei, tak? Innowacja produktowa, która wprowadza nowy lub ulepszony produkt lub towar. Innowacja procesowa, odnosząca się do wprowadzenia do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub ulepszonych metod produkcji lub dostaw. W odniesieniu tak naprawdę do działania 8.1 tutaj oceniamy tą innowację procesową w odniesieniu do rozwiązań informatycznych, które składają się na produkty cyfrowe realizujące wdrażaną e-usługę. Innowacja marketingowa jest to zastosowanie przede wszystkim nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w modelu biznesowym oraz innowacyjność organizacyjna, czyli zastosowanie nowej metody organizacji przy działalności gospodarczej. Tutaj również przy ocenie innowacyjności komisja konkursowa bierze pod uwagę nie tylko jej rodzaj, ale również poziom innowacyjności, który Państwo jako wnioskodawcy wskazujecie w opisie projektu. W opisie projektu przede wszystkim jest specjalny punkt do tego przeznaczony, punkt numer 7, w którym zaznaczają Państwo odpowiednim krzyżykiem, jaki poziom innowacyjności według Państwa stanowi dana e-usługa. I tak naprawdę poziom innowacyjności odnosi się do wskazania obszaru rynku, dla którego ta usługa będzie stanowić innowację. Macie Państwo tam kilka opcji do wyboru. Jest tak naprawdę, zaznaczają Państwo opcje, czy jest to poziom lokalny, krajowy, europejski czy międzynarodowy. I te dwa aspekty odnoszące się do rodzaju innowacyjności i do poziomu innowacyjności są niezwykle ważne dla Komisji Europejskiej, Komisji Konkursowej, przepraszam. I Komisja tak naprawdę ocenia obydwa te aspekty i podaje wniosek gruntownej analizie pod tym kątem. Drugi aspekt odnosi się do realizacji celów strategicznych. Tutaj wyróżniamy tak naprawdę dwa najważniejsze cele, które odnoszą się do działania 8.1. Jest to stymulowanie podaży e-usług i dostępu do produktów cyfrowych oraz wykształcenie szerokiej grupy specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej. Trzeci aspekt odnosi się do zgodności tematycznej. Jak wspomniała moja przedmówczyni, rozporządzenie wymienia zakresy działalności gospodarczej, które nie podlegają dofinansowaniu w ramach działania 8.1. I przede wszystkim są to takie oczywiste zakresy, które między innymi dotyczą wprowadzania do obrotu czy wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, czy też treści pornograficznych. Rozporządzenie również wymienia trzy takie zakresy działalności gospodarczej, które mogłyby być związane z e-biznesem. I dotyczą one przede wszystkim świadczenia usług poczty elektronicznej, usług hostingu, usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych oraz obrotu handlowego produktami. Czwarty aspekt odnosi się do zgodności projektu oraz wdrażanych e-usług z prawem. To znaczy, iż wszystkie projekty realizowane w ramach działania 8.1 i przede wszystkim programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka muszą być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Aby projekt spełnił ten aspekt, to ten aspekt tego kryterium, niezbędne jest umieszczenie w opisie projektu informacji odnoszących się do zgodności projektu tak naprawdę z obowiązującym prawem. I opisów, które uzasadniają, iż projekt jest zgodny z prawem i komisja konkursowa tak naprawdę ocenia ten aspekt pod względem świadczenia e-usług. Również
projekt, jeżeli wdrażają Państwo e-usługę i deklarują Państwo wdrożenie tej e-usługi na innych rynkach, to znaczy będzie to usługa świadczona na rynku krajowym, ale również na rynkach europejskich, to niezwykle ważne jest, aby odnieść się również do prawa obowiązującego w danym kraju, gdzie ta usługa będzie świadczona. I ostatni aspekt tego kryterium jest to komercyjność. Tak naprawdę celem działania 8.1 jest wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. I tutaj dofinansowaniu nie podlegają projekty z założenia nie mające charakteru komercyjnego lub marginalizujące cel biznesowy. Do najczęściej popełnianych błędów przy tym kryterium można wskazać, tutaj są te błędy wyszczególnione i to są tak naprawdę cztery główne aspekty, gdzie brak jest w opisie projektu szczegółowego uzasadnienia odnoszącego się do innowacyjności projektu. Przede wszystkim brak jest wskazania, jaką stanowi wdrażana e-usługa innowację oraz jaki jest poziom tej innowacji. Zgodnie z dokumentacją programową zostało to wyszczególnione. Instrukcja tak naprawdę wskazuje Państwu, w jaki sposób Państwo powinniście wyjaśnić, na czym polega ta innowacyjność. Innowacyjność organizacyjna, jako tylko i wyłącznie wskazanie innowacyjności organizacyjnej przy wdrażanej e-usłudze, nie stanowi to innowacji dla działania 8.1 i takie projekty z góry nie otrzymają punktacji przy tym kryterium. Brak odniesienia się w opisie projektu co do zgodności z obowiązującym prawem. Jak już wskazałam, te informacje są niezbędne i są wymagane dokumentacją programową, także należy bezwzględnie odnieść się do tego zagadnienia. Obrót handlowy produktami cyfrowymi. Tutaj tak naprawdę, kiedy mamy do czynienia z tym obrotem handlowym? Przede wszystkim wówczas, gdy wnioskodawca zamierza prowadzić sprzedaż produktów zarówno w formie tradycyjnej, tylko w sposób przeniesienia ich do sieci, czyli do tak zwanego do sklepu internetowego, bądź produktów cyfrowych. Tutaj do obrotem handlowym produktami również będziemy nazywać wówczas, gdy wnioskodawca pobiera opłaty z tytułu instalacji oprogramowania. Tutaj przede wszystkim przy obrocie handlowym produktami niezbędne jest, aby w projekcie znalazł się pełen opis odnoszący się do doświadczenia tej e-usługi, tak aby komisja konkursowa mogła wykluczyć ten obrót handlowy. Kolejne kryterium odnoszące się do modelu biznesowego. Przedstawiony opis modelu biznesowego uwiarygodnia powodzenie rynkowe projektu. Tutaj mają Państwo wyszczególnione wszystkie elementy modelu biznesowego, które są brane pod uwagę przy działaniu 8.1 i które zostały wyszczególnione przy pisaniu projektu i które stanowią obligatoryjne punkty, które należy wypełnić przy pisaniu wniosku. I kryterium to odnosi się do przedstawionych w projekcie założeń, analiz i kalkulacji, które składają się na ten model biznesowy. I tak naprawdę analizie zostaje poddany każdy poszczególny element ze względu na jego charakterystykę. I tak naprawdę, czy te poszczególne punkty odnoszące się do elementów składowych modelu biznesowego, czy to są odbiorcy, czy to jest konkurencja, prawidłowa analiza SWOT, czy też zidentyfikowane źródła przychodów, wszystkie te punkty powinny zostać wypełnione zgodnie, przede wszystkim zgodnie z instrukcją. W instrukcji są tak naprawdę napisane wszelkie wytyczne, które wskazują, jakie informacje są niezbędne, aby uznać, iż przedstawiony model biznesowego jest wysokiej jakości i warunkuje powodzenie rynkowe. Tutaj należy zaznaczyć, iż określona grupa odbiorców oraz koncepcja promocji podlegają ocenie w osobnych kryteriach oceny merytorycznej obligatoryjnej.
I tak naprawdę tutaj, co może warto jest przytoczenia, gdyż przykładowo przy analizie otoczenia konkurencyjnego należy wskazać przede wszystkim adresy i nazwy liczących się konkurentów. To jest tutaj często popełniany błąd, iż wnioskodawcy uważają, że usługa jest tak innowacyjna, iż tak naprawdę nie ma konkurencji. A jak wiadomo, konkurencja istnieje zawsze, czy to w formie elektronicznej, czy w formie tradycyjnej. I wszystkie te zidentyfikowani konkurenci powinni mieć swoje odzwierciedlenie w opisie i powinni zostać przede wszystkim opisani pod względem ich mocnych i słabych stron. Przy zidentyfikowanych źródłach przychodu przede wszystkim należy wskazać te źródła i uzasadnić wybór oraz uzasadnić, iż faktycznie te źródła przychodów będą generowały przychód dla projektu. Powodzenie rynkowe tak naprawdę oznacza, że w trakcie realizacji projektu osiągnięte zostaną przychody, które zostały uwzględnione w opisie modelu biznesowego i stopień penetracji rynku. Jak również te zidentyfikowane przychody pozwolą na dalsze prowadzenie i finansowanie wdrażanych e-usług i realizowanego projektu, co najmniej w perspektywie trwałości projektu. Przy tym kryterium również komisja konkursowa analizuje przychody projektu. To znaczy, aby przede wszystkim stwierdzić, iż model biznesowy zagwarantuje to powodzenie rynkowe, niezbędne jest przedstawienie prawidłowej kalkulacji przychodów, która jest oparta na przeprowadzonej analizie popytu i przyjętej strategii cenowej. Komisja przede wszystkim ocenia, czy przychody projektu zostały skalkulowane w prawidłowy sposób i czy te założenia odnośnie tych przychodów wynikają z przeprowadzanych analiz. Należy przede wszystkim pamiętać, iż te źródła przychodów powinny być wiarygodne, a kalkulacje przede wszystkim poprawne. Ponadto komisja analizuje, czy projekt tak naprawdę ma realne szanse osiągnąć założony wolumen obrotów, to znaczy ten tak zwany popyt ze strony klientów. Jeżeli zakładają Państwo liczebność grupy docelowej i wskazują, że jest jakaś minimalna konkurencja, to tutaj komisja analizuje przede wszystkim, czy tak naprawdę na podstawie tych analiz można wywnioskować, że faktycznie kalkulacje przychodów są wiarygodne i będą tak naprawdę wypełnione poprzez realizację projektu. Do najczęściej popełnianych błędów oczywiście zaliczamy niewypełnienie przede wszystkim poszczególnych elementów modelu biznesowego zgodnie z instrukcją i niezamieszczenie wymaganych informacji instrukcją w opisie projektu. Tutaj zazwyczaj zdarzają się takie błędy jak nieprecyzyjna analiza SWOT, pobieżna analiza konkurencji, brak jednostkowych wyliczeń lub brak kalkulacji przychodów. Tutaj te jednostkowe wyliczenia odnoszą się przede wszystkim do tego, aby te przychody nie wpisane przez Państwa, zidentyfikowane przychody i suma tych przychodów nie stanowiła tak naprawdę wpisania do wniosku tylko konkretnych sum, ale tak naprawdę, aby było wyjaśnione, że te przychody zostały obliczone na podstawie ceny danego produktu czy też liczebności grupy. Kryterium numer 3. Projekt będzie rentowny w okresie trwałości. Rentowność projektu z definicji oznacza, iż projekt osiągnie nadwyżkę przychodów nad poniesionymi kosztami. Tutaj przede wszystkim analizie zostaje poddane to, czy działalność związana ze świadczeniem wdrażanej e-usługi będzie rentowna po ustaniu finansowania ze środków publicznych, czyli w przeciągu 3 lat od momentu zakończenia realizacji projektu. Przede wszystkim to kryterium jest bardziej techniczne, gdyż komisja poddaje analizie punkt 25 wniosku, który odnosi się do przypływów finansowych i wyszczególnienia przede wszystkim w nim
wszystkich i przychodów z projektu, jak i kosztów, które są ponoszone w trakcie, w okresie trwałości projektu. Tutaj właśnie do najczęściej popełnianych błędów można zaliczyć to, że przy tych przepływach finansowych wnioskodawcy w zeszłej rundzie najczęściej nie uwzględniali kosztów prowadzenia tej działalności. To znaczy tutaj należy mieć na uwadze, iż jeżeli takie koszty występują podczas realizacji projektów, to analogicznie jest to konsekwencja tego, że takie koszty też będą występowały w okresie trwałości, w mniejszym lub, zazwyczaj jest to w mniejszym nasileniu, ale takie koszty również należy uwzględnić w przepływach finansowych. Kryterium czwarte, w ramach projektu wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług. Przez źródło przychodów rozumiemy sposób generowania przychodów, dodatnich przepływów pieniężnych, które jest integralnie związany ze świadczeniem e-usługi. I tutaj przede wszystkim do źródeł przychodów możemy zaliczyć opłaty za korzystanie z poszczególnych odrębnych e-usług, jak również opłaty za korzystanie z różnych z e-usługi świadczonej różnymi kanałami dystrybucji, czyli internetem, poprzez telefony komórkowe czy poprzez telefonię cyfrową. Również do źródeł przychodów zaliczamy przychody związane z udostępnieniem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów. Aby uzyskać pozytywną ocenę tego kryterium, przede wszystkim należy wskazać w modelu biznesowym co najmniej dwóch różnych źródeł przychodów, zarówno w okresie realizacji projektu, jak i w okresie jego trwałości. Oraz przede wszystkim te źródła powinno wykazać się, iż są one niezależne i odrębne od siebie. Oraz dodatkowo należy udowodnić, iż suma przychodów generowanych przez największe źródło w okresie trwałości stanowi nie więcej niż 80% przychodów ze wszystkich wskazanych źródeł związanych ze świadczeniem e-usług w tym okresie. Do najczęstszych błędów zaliczamy tak naprawdę to, co wynika z przedmiotu tego kryterium, to znaczy nie wskazywano różnych źródeł przychodów. Tutaj należy mieć na względzie, gdyż jeżeli jak gdyby komisja ma prawo nie uznać sztucznych podziałów wewnątrz jednego typu źródła przychodu, jak również w przypadku, gdy deklarują Państwo we wniosku świadczenie tej e-usługi na więcej niż jeden rynek. Jeżeli kierują Państwo tą e-usługę na rynki europejskie, wówczas przychody, które będą przynosiły te e-usługi świadczone na tych rynkach zagranicznych, stanowią jedno źródło dochodów wraz z przychodami z rynku krajowego. Tutaj nie ma takiego rozróżnienia, że pomimo zadeklarowania powiedzmy innej ceny za świadczenie e-usługi, również uznajemy to za jedno źródło przychodów. I najczęstszy błąd związany z tym kryterium, kalkulacja dotycząca, iż główne źródło stanowi więcej niż 80% przychodów uzyskiwanych w ramach projektu. Kryterium numer 5. Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców. Aby uzyskać pozytywną ocenę omawianego kryterium, niezbędne jest precyzyjne określenie grup odbiorców planowanych do wdrożenia zaplanowanych e-usług oraz precyzyjne określenie potrzeb tych odbiorców. W tym celu należy przeprowadzić poprawną segmentację rynku oraz zdefiniować wszystkie docelowe rynki świadczenia e-usług. Jak również należy zidentyfikować i uzasadnić potrzeby tych segmentów w kontekście realizacji projektu. Również należy określić i uzasadnić popyt na planowane e-usługi. Przede wszystkim niezbędne jest zawarcie informacji, które pozwolą na określenie potencjalnej wielkości poszczególnych grup odbiorców. Przede wszystkim tutaj komisja analizuje i sprawdza, czy zawarto w opisie projektu wiarygodną metodologię zidentyfikowania potencjalnych grup odbiorców.
I tak naprawdę wszystkie te opisy i uzasadnienia brane pod uwagę muszą się opierać na danych obiektywnych. Do tych danych obiektywnych zaliczamy przede wszystkim różnego rodzaju publikacje, raporty, badania czy też statystyki. Tutaj tak naprawdę najczęstsze błędy, jakie zostały popełnione w zeszłej rundzie aplikacyjnej, odnoszą się do lakoniczności tych odpisów i tak naprawdę pobieżności analizy przede wszystkim grup docelowych, jak i ich potrzeb. Brak było przede wszystkim metodologii zidentyfikowania odbiorców. Proszę Państwa, no to jest przede wszystkim najważniejszy aspekt tego kryterium, gdyż ta metodologia pozwala na oszacowanie tak naprawdę liczebności tych grup, do kogo te e-usługi będą skierowane i jak tak naprawdę wielkie są te grupy. Brak jest też zidentyfikowania potrzeb z potencjalnych odbiorców lub zidentyfikowanie takich potrzeb, które nie wskazują przede wszystkim na potrzebę realizacji tego projektu. Te potrzeby powinny odnosić się przede wszystkim do charakteru wdrażanej e-usługi i do charakteru projektu, a nie stanowić, być jak gdyby z bardzo ogólnymi potrzebami. Tutaj znowu, jeżeli e-usługa jest również, jest założenie, iż e-usługa będzie świadczona na europejskich rynkach bądź rynkach światowych, wówczas analogicznie należy przedstawić analizy odnoszących się do odbiorców oraz ich potrzeb dla wszystkich rynków, na których będzie świadczona e-usługa. Przede wszystkim podsumowując, aby dobrze określić potencjalnych odbiorców i zarazem uzyskać pozytywną ocenę omawianego kryterium, projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców. Należy przeprowadzić poprawną segmentację rynku, należy zdefiniować grupy bądź grupę odbiorców zaplanowanej e-usługi, podać wiarygodną metodologię zidentyfikowania tych odbiorców, która się odnosi do szacunkowych danych związanych z liczebnością grupy. Ponadto należy uzasadnić potrzeby odbiorców w kontekście realizacji projektu, jak również uzasadnić, iż te potrzeby uzasadniają realizację celów projektu w zakresie korzyści, które płyną z określonych cech e-usług. Kryterium numer 6. Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu e-usług. Jak już zostało wskazane, definicja znajduje się przede wszystkim w rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 2 sierpnia 2008 roku z późniejszymi zmianami. I przez definicję e-usługi należy przede wszystkim rozumieć usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych za pomocą systemów teleinformatycznych, publicznych sieciach telekomunikacyjnych na indywidualne żądanie usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. Aby spełnić omawiane kryterium, przede wszystkim należy wykazać, iż wdrażana e-usługa spełnia wszelkie aspekty definicji oraz należy przedstawić szczegółowy opis zaplanowanej do świadczenia e-usługi bądź e-usług. I dodatkowo należy przedstawić opis funkcjonalnego serwisu, portalu, który będzie oferował te e-usługi. Przede wszystkim ten opis powinien odnosić się do funkcjonalności serwisu, czyli do zaplanowanych procesów. Przede wszystkim jak będzie przebiegała czy rejestracja, czy przede wszystkim naświadczenie tej e-usługi, w jaki sposób potencjalny odbiorca może korzystać z tej e-usługi, jak będzie płacił za tą e-usługę i wszystkie funkcje tak naprawdę związane z zaoferowaniem tej usługi potencjalnemu odbiorcy. Tutaj do e-usług przede wszystkim zaliczamy, no to jest szeroki zakres tak naprawdę, co może się tutaj kwalifikować. I między innymi mogą być to usługi związane z tak zwane e-zdrowie czy opieka medyczna,
czyli informacje medyczne dla lekarzy, dla pacjentów. Mogą to być elektroniczne konta zdrowotne, jakieś medyczne portale informacyjne i edukacyjne. Są to wszelkie e-usługi związane z pracą, czyli działania oferowane w ramach rekrutacji pracowników. Również zaliczamy tutaj e-finanse, czyli operacje dotyczące finansów wykonywanych za pośrednictwem mediów elektronicznych, czy też najczęściej spotykany e-learning, czyli automatyczne nauczanie na odległość. Do e-usług nie zaliczamy przede wszystkim tych usług, które już zostały przede wszystkim przytoczone przy zakresie tematycznym działania oraz tych e-usług, które zostały szczegółowo wyliczone w rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo należy wskazać, iż do e-usług nie zaliczamy przede wszystkim handlu przedmiotami poprzez serwis www, czyli tak zwanych sklepów internetowych. Również usług doradczych, usług dotyczących porad prawnych, które są udzielane za pośrednictwem stworzonego serwisu, czy też za pośrednictwem forum, poczty e-mail. Również nie stanowi e-usługi sprzedaż wytworzonych przez wnioskodawcę produktów cyfrowych, czyli tak zwany handel produktami cyfrowymi. Do najczęściej popełnianych błędów przy tym kryterium zaliczamy brak pełnego opisu wszystkich zaplanowanych do wdrożenia e-usług, co tak naprawdę uniemożliwia komisji ocenę kwalifikowalności danych e-usług, przede wszystkim czy są zgodne z definicją. Ponadto brak jest opisu sposobu świadczenia tej e-usługi. Również często zdarzało się, iż wdrażane usługi w ramach projektu w zeszłej rundzie aplikacyjnej nie były zgodne z definicją, to znaczy przede wszystkim był brak pełnej automatyzacji usługi oraz zdarzały się udział człowieka tak naprawdę w procesie świadczenia e-usługi. Te dwa aspekty wyłączają wdrażany projekt od uzyskania, przede wszystkim nie pozwalają na to, aby przyznać dofinansowanie na taki projekt. Tutaj mają Państwo jak gdyby podsumowanie, co stanowi e-usługę i należy mieć na uwadze, iż e-usługa musi spełnić wszystkie kryteria, wszystkie te cztery kryteria, które wynikają z definicji. Przede wszystkim musi być to usługa świadczona w sposób zautomatyzowany, to znaczy musi wynikać z opisu projektu, iż jest to pełna automatyzacja i że wykonawcą tej usługi nie będzie człowiek, a będzie tak naprawdę technologia. Usługa świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy, to znaczy, że użytkownik sam decyduje, kiedy korzysta z tej e-usługi. Tutaj przede wszystkim to, co zostało wielokrotnie przytaczane na poprzednich spotkaniach informacyjnych, nie otrzymają wsparcia takie projekty, które świadczą tak zwany broadcasting, czyli nadawanie ciągłe w sieci. Usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, czyli to, co jest wyłączone, czyli po stronie wnioskodawcy tak naprawdę wyczulamy Państwa na to, że ta usługa musi działać zautomatyzowanie i bez właśnie obecności tej stron w tej samej lokalizacji. To znaczy musi być uzależniona od tego, że potencjalny użytkownik sam przede wszystkim decyduje, kiedy chce skorzystać z tej e-usługi i nie wymaga żadnych dodatkowych osób, które czy będą mu doradzały, czy też prowadziły taki tutorial, jak ma korzystać z wdrożonej przez Państwa usługi. Kryterium numer 7. Przedstawiono koncepcję promocji e-usługi wśród potencjalnych jej odbiorców. Przy tym kryterium komisja bada, czy projekt przewiduje promocję e-usługi wśród wszystkich zidentyfikowanych grup docelowych. Wśród tych grup, do których dana e-usługa jest tak naprawdę skierowana. I tutaj przede wszystkim należy mieć na względzie związek pomiędzy kryterium piątym, który odnosi się do tych potencjalnych odbiorców, którzy zostali zidentyfikowani w projekcie, a właśnie tym kryterium, który odnosi się do promocji. Przede wszystkim
ta koncepcja powinna odnosić się do budowania określonego wizerunku e-usługi i serwisu, jak również do sposobu pozyskiwania klientów i utrzymywania z nimi relacji. W przypadku świadczenia e-usługi na kilku rynkach docelowych niezbędne jest wskazanie tych kanałów promocji na wszystkich rynkach. Tutaj często też właśnie się zdarzało, iż wnioskodawcy deklarowali, iż będzie to przykładowa usługa świadczona na rynku polskim, jak i niemieckim, a koncepcja promocji tak naprawdę odnosiła się tylko do rynku polskiego. To najczęściej, i to było tak naprawdę jednym z najczęściej popełnianych błędów. Również należy mieć na uwadze, iż koncepcja promocji jest związana z przebiegiem rzeczowo-finansowym. To znaczy, jeżeli opisują Państwo działania lub identyfikują te działania, które odnoszą się do koncepcji promocji, należy również je uwzględnić w przebiegu rzeczowo-finansowym. Tutaj wymagamy spójności pomiędzy opisem a wydatkami, które są przedstawione właśnie w harmonogramie. Często też zdarzało się, iż zaplanowane były wydatki w projekcie, które nie miały swojego uzasadnienia bądź odzwierciedlenia właśnie przy tej koncepcji promocji. Kryterium ósme. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu. Przede wszystkim ta deklaracja i zapewnienie trwałości rezultatów projektu przez okres 3 lat wynika poprzez podpisanie deklaracji, która stanowi załącznik do wniosku, jaki jest składany w ramach rundy aplikacyjnej. Deklaracja przede wszystkim zobowiązuje wnioskodawcę do kontynuowania i rozwijania tej działalności w ramach projektu, jak również do niezbywania środków trwałych, które zostały zakupione podczas realizacji projektu. Tutaj również ta deklaracja nie wystarcza, to, że podpisują Państwo wniosek na końcu i podpisują się Państwo pod tą deklaracją, nie wystarczy do tego, aby uznać to kryterium za spełnione. Przede wszystkim należy odnieść się do trwałości rezultatów projektu w opisie. Czyli przede wszystkim należy uzasadnić, iż zobowiązują się Państwo do zachowania tych trwałości rezultatów. Przede wszystkim opis projektu powinien wskazywać na możliwość dochowania rezultatów, trwałości rezultatów projektu, które są przede wszystkim wskazane jako wskaźniki projektu, jak również czy przewidziano w projekcie niezbędne zasoby techniczne, organizacyjne dla kontynuowania działalności w okresie trwałości. Tutaj przede wszystkim to, co jest związane z najczęściej popełnianymi błędami, uczulamy Państwa na skrupulatne wypełnianie tak naprawdę każdego punktu odnoszącego się do projektu, gdyż tak naprawdę trwałość tych rezultatów oznacza również rozwijanie tej działalności po ustaniu finansowania i po zrealizowaniu tego projektu. Przede wszystkim brak było w zeszłej rundzie aplikacyjnej informacji, które się odnoszą do cyklu życia produktu. To znaczy brak było opisów przede wszystkim odnoszących się do tego, jak ta działalność będzie wyglądała po ustaniu tego finansowania. Brak również było, tak jak zostało to wskazane wcześniej przy kryterium trzecim i przy przepływach finansowych, iż brak jest wykazania kosztów stałych i zmiennych świadczenia e-usługi i prowadzenia działalności. Kryterium numer 9. Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu. Przede wszystkim komisja konkursowa sprawdza, czy wydatki zostały określone prawidłowo, to znaczy z definicjami i katalogiem wydatków, który jest wskazany w dokumentacji programowej, przede wszystkim w rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. I wydatki przedstawione w harmonogramie rzeczowo-finansowym powinny być dostatecznie uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia realizacji danego projektu
oraz adekwatne do zakresu i celów projektu. Tutaj należy pamiętać przede wszystkim, że harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi jeden z najważniejszych elementów projektu. Można powiedzieć, że tak naprawdę jest to trzon, który poza modelem biznesowym stanowi jeden z najważniejszych przede wszystkim elementów wniosku, ale również element, który często jest przez wnioskodawców niewypełniony zgodnie z instrukcjami czy też dokumentacją programową. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega gruntownej analizie i tak naprawdę opis projektu powinien odzwierciedlać wszystkie założone przez Państwa wydatki, które zostały wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Tutaj przede wszystkim komisja ocenia nie tylko te wydatki, czy one są, czy zostały prawidłowo uzasadnione, czy nadają się do dofinansowania, czy są adekwatne do zakresu projektu, ale również ocenia spójność opisu projektu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Tutaj, co jest warte może przytoczenia, instrukcja wskazuje przede wszystkim informacje odnoszące się do poszczególnych wydatków i w jaki sposób one powinny być uzasadnione. Przede wszystkim najczęstsze wydatki, czyli wydatki na wynagrodzenia, powinny być doprecyzowane przez wszystkie elementy, to znaczy poprzez wskazanie, w jaki sposób osoby będą zatrudniane, to znaczy czy będzie to będzie etat, czy będzie umowa zlecenie, jakie będą obowiązki zatrudnianych osób w poszczególnych etapach realizacji projektu, jak również to, w jaki sposób, jaką rolę te osoby mają w celu przy osiąganiu tych wskaźników i przy osiągnięciu celów projektu. W przypadku wydatków związanych ze środkami trwałymi należy wskazać, jakie konkretne urządzenia będą przedmiotem zakupu. Przy ostatnim naborze pojawiła nam się definicja wydatku niekwalifikowalnego oraz wydatku nieuzasadnionego. Tutaj wydatek niekwalifikowalny jest to taki wydatek, który został zaprezentowany we wniosku w sposób niewłaściwy, to znaczy nie ma możliwości pełnej jego oceny, jak również nie zalicza się do katalogu wydatków kwalifikowalnych określonych w rozporządzeniu. Wydatek nieuzasadniony jest to wydatek, który został również zaprezentowany w sposób niewłaściwy, ale bez szczegółowego jego uzasadnienia, to znaczy nie można tak naprawdę ocenić, w jaki sposób ten wydatek, na jakiej podstawie została oszacowana wysokość tego wydatku i nie można ocenić, czy tak naprawdę ten wydatek jest niezbędny przy realizowaniu projektu. Przede wszystkim do najczęstszych błędów tutaj zaliczamy brak prawidłowego określenia wydatków zgodnie z katalogiem, brak szczegółowego uzasadnienia dla ponoszenia każdego z wydatków z osobna. Tutaj to oznacza przede wszystkim, iż brak jest celowości ponoszenia tych wydatków, jak również związku tego wydatku z charakterem projektu. Ponadto często zdarzało się w zeszłej rundzie aplikacyjnej, iż w harmonogramie rzeczowo-finansowym były wyszczególnione takie wydatki, które nie mają swojego odzwierciedlenia w opisie projektu. Tutaj zwracamy przede wszystkim Państwa uwagę na to, iż wszystkie punkty odnoszące się do opisu projektu powinny być ze sobą spójne. To znaczy, że jeżeli Państwo zaplanowaliście jakiś wydatek, wówczas należy go przede wszystkim uzasadnić, wskazać sposób, w jaki został oszacowany, jak również umiejscowić go w okresie realizacji projektu. Kryterium 10. Środki będą wykorzystywane w sposób efektywny. Relacja nakład a rezultat. Przy tym kryterium przede wszystkim analizie zostaje poddana racjonalność zaplanowanych wydatków w projekcie. Wydatki są analizowane pod względem, tak naprawdę pod dwoma aspektami. Pod względem kosztowym oraz względem celowym.
Tutaj komisja analizuje, czy poszczególne wydatki, które zostały wyszczególnione w harmonogramie, nie zostały przede wszystkim przeszacowane. I jak również, czy zostaną wykorzystane zgodnie z zasadami gospodarki finansowej, opartej na zasadach bilansowych, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów poniesionych co do rezultatów projektu. Środki związane z realizacją projektu przede wszystkim powinny być wydatkowane w sposób celowy, co oznacza, iż poszczególne działania związane z wydatkowaniem tych środków powinny być nakierowane na osiągnięcie określonych efektów. I tutaj do tych efektów zaliczamy przede wszystkim główne produkty i tak naprawdę trwałość rezultatów, które zostały opisane w punkcie 18 i wyszczególnione w tabeli odnoszącej się do wskaźników produktu, jak i rezultatu. Do najczęściej popełnianych błędów zaliczamy tak zwane marnotrawienie zasobów finansowych, co oznacza, iż poszczególne wydatki zostały przeszacowane, co powoduje, iż nie można ich ocenić, że zostaną wykorzystane z zasadami gospodarki finansowej. Również brak jest uzasadnienia wydatków, to znaczy brak wskazania ich celowości i niezbędności w procesie realizacji projektu. Kryterium 11. Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania. Techniczna i wykonalność projektu oznacza przede wszystkim, iż na podstawie opisu można wywnioskować, iż przewidziano logiczny i spójny plan działań, dzięki któremu zostanie wytworzona e-usługa bądź e-usługi, które są elementem projektu. Przede wszystkim tutaj finansowa wykonalność projektu jest znowu związana z przebiegiem rzeczowo-finansowym, gdzie wszystkie wydatki muszą mieć swoje odzwierciedlenie w opisie projektu. Również należy podkreślić, iż niezbędne jest, aby stwierdzić tą właśnie techniczną wykonalność projektu, to, że wnioskodawca określił w projekcie zasoby, które są niezbędne przy przygotowaniu e-usługi. Tutaj oznacza to przede wszystkim zasoby techniczne, osobowe czy też lokalowe, jak również preferowane technologie, które są preferowane tak naprawdę przez wnioskodawcę, aby wykonać wdrażaną e-usługę. Dodatkowo przy finansowej wykonalności projektu niezbędne jest wskazanie źródeł finansowania poszczególnych etapów realizacji projektu. Tutaj zwracamy Państwa uwagę, szczególną uwagę na ten element, gdyż należy w opisie projektu wskazać tak zwany montaż finansowy, który odnosi się do poszczególnych etapów realizacji projektu. Najczęściej popełniane błędy odnoszą się do przede wszystkim braku czytelności zaplanowanych działań, to znaczy, że opis planu nie odzwierciedla harmonogramu, czy też jest zbyt lakoniczny, aby uznać go, iż gwarantuje wykonanie projektu. Ponadto niespójność wydatków pomiędzy opisem a harmonogramem, brak zaprezentowania montażu finansowego, jak również brak potwierdzenia technicznej wykonalności projektu poprzez niewskazania preferowanych technologii. Kryterium 12 odnoszące się do wskaźników produktu i rezultatu. Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, są adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia. Aby uznać to kryterium za spełnione, przede wszystkim należy zaprezentować wskaźniki produktu, jak i rezultatu w odpowiednich częściach wniosku, jak również zaprezentowane wskaźniki muszą spełnić cztery główne aspekty kwalifikowalności. Te cztery aspekty, które są wskazane przy tym kryterium. Wskaźniki są obiektywnie weryfikowalne.
Należy wskazać w opisie projektu źródła danych dla weryfikacji wartości bazowych i docelowych wszystkich zidentyfikowanych wskaźników. Przede wszystkim niezbędne jest przedstawienie, przede wszystkim precyzyjne określenie tych wskaźników, jak również przedstawienie informacji na temat sposobów weryfikacji tych wskaźników. Czyli przede wszystkim źródeł danych, które stanowią przede wszystkim dokumenty, jak również metodologia. Źródła te wskazują na gromadzenie danych dla potrzeb ich weryfikacji. Wskaźniki odzwierciedlają założone cele projektu. Ten aspekt odnosi się przede wszystkim do spójności opisów, przede wszystkim do punktu 18c, gdzie Państwo mają za zadanie opisać rezultaty projektu i jak gdyby odpowiednio je skwantyfikować, czyli nadać im wartość liczbową i przenieść je do punktu 20 wniosku odnoszącej się do tabeli wskaźników produktu i rezultatu. Przede wszystkim dodatkowo należy, aby stwierdzić, iż wskaźniki odzwierciedlają założone cele projektu, te wskaźniki, które są skwantyfikowane w punkcie 20, również i tam należy przedstawić parametry, jakie Państwo wskazują w punkcie 15c, odnoszących się do cech stanowiących o stopniu zaawansowania e-usługi. Tutaj można wskazać, iż nieprzeniesienie tych parametrów było najczęściej popełnianym błędem przez wnioskodawców. Jest to jak gdyby błąd kardynalny i podstawowy, który niestety uniemożliwiał przejście tej oceny merytorycznej obligatoryjnej. Wskaźniki są adekwatne do rodzaju projektu. Tutaj przede wszystkim sprawdzamy, czy określone wskaźniki zostały zgodnie określone z definicją i metodologią zawartą w instrukcji wypełniania wniosku. Instrukcja szczegółowo omawia te wskaźniki i wskazuje przede wszystkim, które wskaźniki są obligatoryjnymi wskaźnikami, aby je zademonstrować w tabeli 20. Tutaj przede wszystkim mamy podział na wskaźniki produktu, jak i wskaźniki rezultatu. Do wskaźników produktu zaliczamy liczbę nowych e-usług oraz te parametry, które odnoszą się do zaawansowanych cech e-usługi. Do wskaźników rezultatu tutaj przede wszystkim wymagamy minimum trzy takie wskaźniki, czyli liczbę nowych e-usług, liczbę utworzonych stale obsadzonych miejsc pracy oraz minimum jeden wskaźnik obrazujący cele biznesowe. Tutaj należy też wskazać, jeżeli Państwo deklarują świadczenie e-usługi na rynkach zagranicznych. Również należy zaprezentować wskaźnik odnoszący się do celów biznesowych związanych ze świadczeniem e-usługi na rynkach zagranicznych. Wskaźniki są realne do osiągnięcia. Tutaj przede wszystkim przy tym aspekcie oceniamy realność tych wskaźników, przede wszystkim pod względem spójności poszczególnych opisów, uzasadnień i obliczeń przyjętych we wniosku. Podsumowując, wskaźniki muszą spełnić wszystkie cztery kryteria kwalifikowalności, tak aby móc uznać to kryterium za spełnione. Mianowicie muszą być obiektywnie weryfikowalne, adekwatne do danego rodzaju projektu, odzwierciedlające założone cele projektu, jak również realne do osiągnięcia. I ostatnie kryterium numer 13. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w artykule 16 i 17 rozporządzenia Rady numer 1083/2006. I tutaj to kryterium jest również kryterium ocenianym na etapie oceny formalnej. Tutaj przede wszystkim można pogratulować, iż jest to kryterium spełnione przez wszystkie wnioski w zeszłej rundzie, gdyż podlega uzupełnieniu na etapie oceny formalnej. Przede wszystkim ocena jest dokonywana z punktu widzenia wykluczenia tego negatywnego wpływu, czyli projekt powinien deklarować neutralny lub pozytywny wpływ na polityki horyzontalne.
do tych polityk horyzontalnych zaliczamy przede wszystkim równość szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju oraz czy dany projekt ma co najmniej neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko. Tak naprawdę podsumowując, proszę Państwa, aby uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną, obligatoryjną, niezbędne jest spełnienie wszystkich 13 punktów. Muszą Państwo, jak gdyby komisja analizuje poszczególne opisy projektu oraz analizuje projekt pod względem tego, czy projekt spełnia wymagania, które są związane przede wszystkim z działaniem i z kryteriami oceny merytorycznej i obligatoryjnej. Dodatkowo projekt, jeżeli uzyskają Państwo pozytywną ocenę merytoryczną, projekt przechodzi do oceny merytorycznej. Witam serdecznie wszystkich Państwa po przerwie. Nazywam się Agata Wagner i omówię Państwu specyfikę i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych oceny fakultatywnej. Jak Państwo wiecie, ocena merytoryczna składa się z dwóch etapów, ocena obligatoryjna i ocena fakultatywna, w której komisja konkursowa przyznaje punkty. Możecie Państwo uzyskać maksymalnie 100 punktów. Jest to nowość we wnioskach o dofinansowanie, która pojawiła się w naborze w 2010 roku. Jak widać, sprawdziła się i w tym naborze również będzie obowiązywała. Ocena fakultatywna składa się z czterech kryteriów. Pierwsze z nich to kryterium mówiące o przychodach. Sprawdzamy w nim, czy przychody inne niż ze świadczenia e-usług związane są z udostępnianiem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów i nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu. Drugie kryterium, e-usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych. Trzecie, projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. I czwarte, zasadnicza, ta specyficzna funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową. Przechodząc do szczegółowego omówienia każdego z tych kryteriów, skupmy się na początek na pierwszym, czyli na tych przychodach innych ze świadczenia e-usługi. Mamy tutaj na myśli konkretnie przychody z uczestnictwa w programach afiliacyjnych, przychody z wyświetlanych tekstowych, reklam kontekstowych, banerów, jakichś materiałów wideo, które Państwo umieszczacie na stronie internetowej, którą Państwo w ramach projektu tworzycie, jakichś przekierowań na strony partnerów, czy umieszczania w kodzie serwisu elementów służących pozycjonowaniu innych serwisów. W ramach tego kryterium możecie Państwo uzyskać metodą zero-jedynkową, czyli albo 0, albo 20 punktów. Nie uwzględniamy tutaj żadnych wartości pośrednich. I szczerze powiem, że na tym kryterium jest najprościej uzyskać punkty, ponieważ my jako komisja konkursowa badamy, czy wnioskodawca przedstawił kalkulację wyodrębniającą przychody z poszczególnych źródeł przychodów zawartych w projekcie. Tak jak koleżanka już wspomniała, te przychody przewijają się tutaj za każdym razem praktycznie. Jesteście Państwo zobowiązani we wniosku o dofinansowanie przedstawić nam bardzo jasną, szczegółową i czytelną kalkulację przychodów uzyskiwanych ze wszystkich źródeł przychodów w projekcie, tak? Opisujecie to Państwo w dwóch punktach we wniosku, w punkcie 16b i 16g. Te wszystkie wartości, które dotyczą przychodów, powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w tabeli 25 wniosku o dofinansowanie, czyli wszystkie wartości w niej zawarte powinny mieć swoje uzasadnienie w treści merytorycznej wniosku. Tyczy się to również kosztów, które Państwo przedstawiacie we wniosku, w szczególności tych dotyczących okresu trwałości projektu. I aby przeanalizować to, czy projekt spełnia to kryterium, czy nie spełnia kryterium, posługujemy się taką oto tabelką. Możecie Państwo to również na własną rękę przeprowadzić, czytając własny wniosek o dofinansowanie, czy wniosek spełni to kryterium, czy też go nie spełni. Badamy dla każdego roku okresu trwałości, czy przychody netto ze sprzedaży e-usługi na rynku polskim
przychody netto ze sprzedaży e-usługi poza granicami Polski i inne przychody netto z modelu biznesowego, widzicie Państwo, że wykluczamy tutaj przychody ze świadczenia, z udostępniania serwisu innym podmiotom, tak? Są na tyle duże, żeby pokryć koszty stałe ze świadczenia e-usługi, koszty zmienne świadczenia usługi, wydatki na promocję i marketing, wydatki na nowe inwestycje i koszty prac rozwojowych oraz wydatki na inwestycje odtworzeniowe. W przypadku, kiedy dla każdego roku trwałości koszty pokryte są poprzez te przychody, które są tutaj wymienione, czyli sumujecie Państwo przychody i sumujecie Państwo koszty i sprawdzacie różnicę, tak? Gdy jest ona dodatnia dla każdego roku trwałości, wówczas kryterium możemy uznać za spełnione. W przypadku, kiedy dla jakiegokolwiek okres roku trwałości to kryterium nie byłoby spełnione, byłaby ta różnica ujemna, wówczas nie przyznajemy punktów i jest zero na tym kryterium. Tak jak macie tutaj poniżej Państwo wyszczególnione pod tabelą, macie Państwo wymienione właśnie te punkty, w których szczegółowo, może zmienię mikrofon, szczegółowo należy opisać dane przychody i koszty. Drugie kryterium fakultatywne, e-usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych. Tutaj również punkty przyznawane są metodą zero-jedynkową. Możecie Państwo uzyskać albo 0, albo 10 punktów. I szczerze powiem, że jest to kryterium takie dosyć niebezpieczne, ponieważ dotyczy się bardzo wielu grup docelowych. Jeżeli Państwo decydujecie się na świadczenie swojej e-usługi również za granicą, musicie Państwo pamiętać o tym, że grupa docelowa odbiorców zagranicznych musi być opisana w taki sam szczegółowy, dokładny sposób, w jaki opisujecie Państwo grupę odbiorców krajowych. Jest to jedno z kryterium, które jest tutaj wymienione, że e-usługa musi przede wszystkim najpierw zaspokajać potrzeby rynku krajowego, a dopiero później będzie zaspokajała potrzeby rynku zagranicznego. Jest to o tyle ważne, że we wnioskach o dofinansowanie Państwo niejednokrotnie skupiacie się na rynku krajowym i pomijacie Państwo w swoich kalkulacjach rynek zagraniczny. Rynki zagraniczne, może w ten sposób, które Państwo deklarujecie, tak? Nie uznajemy za prawidłowe określenie potrzeb czy oszacowanie popytu grupy odbiorców zagranicznych stwierdzenia, że będziecie Państwo świadczyć e-usługę na rynku zagranicznym, którym jest cały świat na przykład, prawda? To nie jest prawidłowe stwierdzenie. Deklarujecie Państwo jakieś konkretne grupy odbiorców czy rynki zagraniczne i przedstawiacie Państwo szacunki dotyczące potrzeb, definiujecie Państwo potrzeby, definiujecie Państwo popyt, definiujecie Państwo również konkurencję, opisujecie Państwo konkurencję i opisujecie Państwo dodatkowo narzędzia promocji, jakie będą skierowane również na rynek zagraniczny. Tak więc widać, jest to kryterium bardzo szerokie i bardzo powiązane z kryteriami oceny obligatoryjnej. Oznacza to, że jeżeli Państwo decydujecie się, aby projekt uzyskał punkty w ramach tego kryterium, musicie Państwo przedstawić bardzo dobrze cały model biznesowy. A model biznesowy podlega ocenie także na etapie oceny obligatoryjnej. W związku z czym musicie Państwo, tak jak jest tutaj wymienione, opisać dokładnie grupę docelową e-usługi zarówno dla kraju, jak i zagranicy. Musicie Państwo zidentyfikować potrzeby. Musicie Państwo pamiętać o tym, że ten projekt ma być przygotowany również w warstwie językowej dla odbiorców zagranicznych. Musicie Państwo przygotować odpowiednią kampanię promocyjną dla wszystkich rynków docelowych, określić wskaźniki rezultatu również dla rynków zagranicznych. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli Państwo na przykład nie określicie, zadeklarujecie Państwo, że wniosek będzie, projekt będzie świadczony również dla odbiorców zagranicznych i nie przedstawicie Państwo wskaźniku rezultatu odnoszącego się do właśnie tego rynku zagranicznego w tabeli 20 wniosku o dofinansowanie, wówczas nie uzyskacie Państwo pozytywnej oceny obligatoryjnej. Niestety kryterium 12 odnoszące się do wskaźników zostanie ocenione negatywnie i także punkty na tym kryterium fakultatywnym nie zostaną przyznane. Wydatkowanie środków musi być
prawidłowe, czyli określać tą relację, pozytywną relację między nakładami, poniesionymi nakładami i wynikami, rezultatami, również dla każdego z rynków. I najważniejsza rzecz także, planowana e-usługa będzie się cechowała dostateczną uniwersalnością, że będzie ona mogła być świadczona zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Czyli nie może być to w ten sposób zrobione, że będziecie Państwo mieli jedną e-usługę, którą będziecie świadczyć na rynek krajowy, a drugą na rynek zagraniczny. Ta jedna e-usługa musi być na tyle elastyczna i uniwersalna, że będzie ona mogła być świadczona zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych. W przypadku, kiedy Państwo decydujecie się na wdrożenie kilku e-usług i dla tych kilku e-usług będziecie Państwo również przedstawiali grupę odbiorców zagranicznych, musicie Państwo pamiętać, że te wszystkie przesłanki, które są tutaj wymienione, muszą być spełnione dla każdej e-usługi. Dobrze, przeskoczyło. Kryterium trzecie, fakultatywne. Chyba jednak za dużo nam przeskoczyło. Jest to kryterium, na którym dopuszczamy liczby pośrednie punktacji. Możecie Państwo uzyskać tutaj maksymalnie 50 punktów i jak sama już matematyka nam pokazuje, pierwsze kryterium było 20 punktów, drugie kryterium 10 punktów, więc żeby uzyskać te 60 punktów wymagane do pozytywnej oceny merytorycznej wniosku, musicie Państwo przedstawić co najmniej jeden zestaw cecha korzyść parametr, który będzie świadczył o zaawansowaniu e-usługi, aby tych punktów było na przykład 60 przy założeniu, że spełniacie Państwo jeszcze kryterium czwarte, fakultatywne, tak? Niesamowicie ważne kryterium ze względu na jego wagę właśnie punktową. Możecie Państwo uzyskać na nim 0, 10, 20, 30, 40 bądź maksymalnie 50 punktów. Gdybyście Państwo zadeklarowali dla jakiejś e-usługi na przykład 7 zestawów cecha korzyść parametr, które świadczyłyby wszystkie o zaawansowaniu, nie dostaniecie Państwo 70 punktów, dostaniecie Państwo maksymalne 50 punktów. Kryterium to odnosi się bezpośrednio do e-usługi i może być spełnione jedynie przez projekty wprowadzające innowację produktową lub procesową na poziomie krajowym lub międzynarodowym i mogące się przyczynić do znaczących zmian w rozwoju branży bądź doprowadzić do powstania nowej branży. Oznacza to tyle, że musicie Państwo dla każdej z planowanych do wdrożenia e-usług, dla każdej, podkreślam, jeżeli Państwo deklarujecie 3 e-usługi, dla każdej z nich musicie Państwo określić zestaw cecha korzyść parametr. Musicie Państwo określić taki zestaw stanowiący o przewadze danej e-usługi, danej cechy pod względem aktualnej dostępnej oferty rynkowej. Co to znaczy? Cecha. Według dokumentacji konkursowej oznacza właściwości techniczne lub użytkowe e-usługi odróżniające ją od innych e-usług występujących na rynku. Jako komisja konkursowa przede wszystkim patrzymy, czy cechy, które Państwo opisujecie w punkcie 15c, zawierają w sobie dwie takie najważniejsze kwestie. Po pierwsze, czy odnosicie się Państwo do szczegółowych wyników analizy konkurencji, ale pod kątem występowania tej danej konkretnej cechy, tak? Jest taki punkt 16c, w którym opisujecie Państwo konkurencję. Niejednokrotnie odwołujecie się później Państwo, że nie opisywaliście Państwo cech w punkcie 15c pod kątem konkurencji, ponieważ została ona opisana w punkcie 16c. Czasami rzeczywiście w punkcie 16c Państwo zamieszczacie odnośniki do punktu 15c, natomiast niejednokrotnie w punkcie 16c są jednak takie bardzo ogólne informacje na temat konkurencji, a nie na temat konkretnych cech, które Państwo opisujecie. Bardzo ważna rzecz, prosimy o tym pamiętać, że musicie Państwo każdą definiowaną cechę właśnie opisać pod względem jej konkurencyjności, tak? Przeanalizować konkurencję, czy konkurencja posiada taką cechę, czy jej nie posiada, co różni Państwa e-usługę daną cechą od konkurencji, tak? I druga rzecz, musicie Państwo uzasadnić poziom zaawansowania danej e-usługi
poprzez powiązanie omawianych cech z osiągnięciami nauki lub gospodarki. Po sparametryzowaniu cechy, po określeniu cechy, przechodzicie Państwo do określenia korzyści. Korzyść oznacza wymierne efekty dla potencjalnych konsumentów i korzyść najlepiej by było, żeby przekładała się na wzrost popytu na e-usługę, tak? Opisując korzyść, musicie Państwo odnieść się do potrzeb grupy docelowej. Dlatego tak istotne jest we wniosku o dofinansowanie, abyście Państwo analizę całego w ogóle projektu zaczęli od zdefiniowania potrzeb, nie oszacowania popytu, pokazania nam, że jest taka grupa docelowa i według danych GUS-u ma ona taką liczebność, tak? Tylko musicie Państwo uzasadnić potrzebę. Potrzeby pod kątem danego projektu. Czyli co ten projekt, na jakie konkretne potrzeby grupy docelowej odpowiada Państwa projekt, tak? I co on daje tej grupie docelowej, czego ona dotychczas nie posiadała i nie miała. Opisując, po opisaniu korzyści, przechodzicie Państwo do jej sparametryzowania, takiej cechy. Czyli kolejna część, trzecia, parametr odnosi się bezpośrednio do nowych cech e-usługi i skojarzonych korzyści, wyróżniających e-usługę jako nową lub zasadniczą zmienioną na rynku. Bardzo ważne, przypisując parametr do każdej, musicie Państwo przypisać parametr do każdej opisanej cechy. Będzie to konkretna wartość liczbowa wraz z jednostką, tak? Wszystkie parametry zaprezentować jako wskaźniki produktu w punkcie 20 wniosku o dofinansowanie. Bardzo istotna rzecz. Punkt 15c, parametry w nim zdefiniowane, jesteście Państwo zobligowani do przeniesienia do wskaźników produktu do tabeli 20. Tabela 20 składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to wskaźniki produktu, druga część to wskaźniki rezultatu. Punkt 15c powinien być przeniesiony do pierwszej części tej właśnie tabeli, czyli do wskaźników produktu. W tym naborze bardzo wielu wnioskodawców tego nie robiło i niestety nie dostawało pozytywnej oceny obligatoryjnej właśnie na wspomnianym kryterium 12. Ważną rzeczą jest także, aby do każdego parametru przypisać właśnie dokładnie jeden unikalny wskaźnik produktu nazwany w sposób jednoznacznie odnoszący się do odpowiedniej cechy. Co to znaczy ta unikalność? Oznacza to, że dany parametr i korespondujący z nim wskaźnik produktu powinny dotyczyć tylko jednej wybranej cechy oraz dana cecha powinna być sparametryzowana z użyciem dokładnie jednego konkretnego wskaźnika produktu. I niesłychanie ważna rzecz, jesteście Państwo zobligowani do przedstawienia metodologii weryfikacji realizacji danego celu projektu. Oznacza to, że musicie Państwo także w tej tabeli 15c przy parametrze opisać metodologię jego weryfikacji. Tak samo jest zresztą jak dla wskaźników rezultat. Po sprawdzeniu, czy cecha, którą Państwo opisaliście, jest zgodna z tymi kryteriami, o których mówiłam, parametr jest zgodny z kryteriami i korzyść także, sprawdzamy, czy zestaw cecha, korzyść, parametr odnosi się do wszystkich rynków docelowych danej e-usługi. Czyli musicie Państwo pamiętać również o tym, że musicie Państwo przy parametryzowaniu, przy opisywaniu zestawu cecha, korzyść, parametr, wziąć pod uwagę również wszystkie rynki docelowe, które macie Państwo zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Finalnie przyznajemy punkty. Warunkiem uzyskania punktów jest to, aby każda z e-usług przedstawionych w projekcie posiadała co najmniej jeden zestaw cecha, korzyść, parametr świadczący o jej zaawansowaniu. Tutaj poniżej macie Państwo taki przykład, gdzie dla pierwszej e-usługi macie Państwo zdefiniowane 3 zestawy cecha, korzyść, parametr, dla drugiej e-usługi 6 i dla trzeciej 3. Przy takim bardzo optymistycznym wariancie, na przykład, że do drugiej e-usługi macie Państwo wszystkie 6 zestawów zaawansowane technologicznie, dla pierwszej e-usługi macie też na przykład jeden zestaw i dla trzeciej e-usługi też jeden zestaw, żeby spełnić to kryterium, że każdą e-usługę cechuje właśnie zaawansowanie chociaż jednego zestawu cecha, korzyść, parametr, przyznajemy Państwu 50 punktów. Z racji tego, że więcej nie możemy.
przypadku kiedy na przykład każda z e-usług cechowałaby się tylko jednym zestawem cecha korzyść parametr, który świadczyłby o jej zaawansowaniu, nie przyznajemy Państwu 30 punktów, przyznajemy Państwu 10 punktów. Nie sumujemy wartości, tak? Przyznajemy 10 punktów, ponieważ każda e-usługa cechowana jest tylko i wyłącznie jednym zestawem cecha korzyść parametr świadczącym o jej zaawansowaniu. W przypadku, gdyby na przykład dla drugiej e-usługi byłby to tylko jeden zestaw, dla trzeciej e-usługi byłby to też tylko jeden zestaw, a dla pierwszej e-usługi byłyby to 3 zestawy, wtedy dostaniecie Państwo 30 punktów. Czwarte kryterium, fakultatywne, zasadnicza specyficzna funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku. Tutaj znowu przyznajemy punkty metodą zero-jedynkową, 0 albo 20. I szczerze powiem, że jest to kryterium, które jest oceniane najbardziej rygorystycznie i na nim praktycznie punktów się nie przyznaje Państwu. Mają być takie są niestety realia, takie jest założenie w ogóle dokumentacji konkursowej. Ma być to po prostu rzecz, co oczywiście nie wyklucza tego, że Państwo tych punktów nie otrzymacie, prawda? Po prostu przyznawane są punkty tutaj za rzecz, która jest naprawdę super, super, super innowacyjna, które jeszcze świat, a może lepiej grupa docelowa nie widziała, tak? Oznacza to, że nie może być, na przykład, niejednokrotnie Państwo przenosicie usługi, które są dostępne w świecie rzeczywistym, czyli normalnie na rynku rzeczywistym, przenosicie Państwo do internetu, dodajecie Państwo jakąś funkcjonalność i twierdzicie Państwo, że to jest super innowacyjne, tak? Nie. Właśnie założeniem tego kryterium jest to, że dana rzecz nie może mieć swojego odpowiednika w świecie rzeczywistym, na rynku rzeczywistym, w jakimś oprogramowaniu pudełkowym, w jakichś czasopismach, książkach czy innych rzeczach, tak? Czyli jest to rzecz naprawdę bardzo, bardzo, bardzo innowacyjna. I tutaj w ramach tego kryterium badamy, czy właśnie zasadnicza użyteczność e-usługi została wskazana przez wnioskodawcę w punkcie zawierającym ogólny opis e-usługi. Jest to punkt 15. Generalnie cały punkt 15 tyczy się właśnie tej użyteczności e-usługi, przedstawienia jej innowacyjności, zaawansowania.